Mam dziska, z tej strony Metsu i witam Was w takim filmiku na temat Ultimate Team. Dokładnie na web upie. będzie tutaj zakładany mój klub. Tak jak co roku trzeba to zrobić, ale ja tutaj bardziej chciałbym to, ten materiał, wideo potraktować jak, jako taki podkład, a porozmawiamy sobie ogólnie o trybie Ultimate Team na moim kanale w FIFA 19. Jak wiecie, zdecydowanie bardziej preferuję tryb kariery, ale i w Ultimate Team dla ludzi takich jak ja. Na pewno coś się znajdzie, bo jest m.in. Squad Battles, jeden z moich ulubionych trybów, przynajmniej na początku gry, bo można się tam naprawdę fajnie podszkolić, żeby w trybie kariery grać zdecydowanie lepiej. No i to jest na pewno bardzo przydatne jak na sam początek gry, bo jak tam potraficie dobrze grać, to w trybie kariery radzicie sobie bez najmniejszego problemu. W tamtej edycji gry bez najmniejszych problemów wbijałem w Squad Battles Elite 1. Wyżej mi się niestety nie udało, bo moje wyniki były za słabe na top 100. Ale Elite 1 zawsze jak się postarałem, to na spokojnie wbijałem, z tym nie było najmniejszego problemu. Więc w tym roku na początku gry na pewno również pogram sobie w Squad Battles, no bo jest to bardzo przyjemny tryb. Zbudowałem sobie już składzik, nawet na sam początek, ale jutro Wam go dopiero zaprezentuję. Dzisiaj tylko pokażę Wam, jakie miałem paczki powitalne. No ogólnie w tym roku praktycznie ani nie wykonywałem. Tych takich bardziej powiedzmy, zaawansowanych wyzwań budowania składu, tylko te to takie totalnie początkowe, więc jeszcze muszę kiedyś tam wykonać hybrydy ligowe, narodowe i hybrydy lig i narodów. Wykonałem tylko te takie początkowe, nie dało to jakiegoś wielkiego zarobku, ale w tym roku ani mi się jakoś nie chciało, ani nie miałem nastroju, by cokolwiek, cokolwiek robić na webapie, więc niestety mój skład też nie będzie zbytnio imponujący. Ale to też jest fajne, bo dzięki temu będzie co robić na początku w tym Ultimate Team. Gdybym od razu miał jakiś przekozacki skład, to ta gra by mi się za szybko znudziła, a tak przynajmniej będę miał po co grać w tym skład Battles no i potem mogę liczyć, że cokolwiek wpadnie w paczkach, chociaż jak wiemy często zdarza się, że wpada tam straszny środ. jeśli chodzi o grę online to raczej nie będę za dużo grał ale na pewno coś sobie tam pogram bo są te Division Rivals teraz, więc to jest dość ciekawe zastąpiło to ligi. I na pewno w to również się pobawię, ale w dużo mniejszym zakresie, bo jakoś zdecydowanie preferuję grę offline a nie online. Ale zobaczymy, jak się to potoczy. Planuję streamować od czasu do czasu moje mecze w Squad Battles. Nie wiem, jak będzie to regularnie, czy będę to robił od samego początku FIFA, no bo też będę się musiał skupić najbardziej na tym, żeby nagrywać te trzy regularne serie. A Squad Battles to będę sobie tak grał, po, powiedzmy, jako nadgodziny więc od czasu do czasu, jak będzie jakaś normalna pora, to pewnie będę to streamował, a jak nie, no to zagram sam dla siebie, żeby jakieś fajne nagrody na koniec tygodnia wpadły, a jak będą nagrody, no o to oczywiście je nagram, tak jak miało to miejsce w FIFA 18 i może akurat coś fajnego wypadnie, nie wiem, jakiś Ronaldo, Messi, ale jest takiego na przykład, nie wiem, Salah, aby się człowiek ucieszył, bo w tamtym roku za Battle Battles chyba moją... Najlepszą paczką była ta, w której trafiłem Jezusa. No, pod koniec gry niesamowicie tania karta, ale wtedy był naprawdę sporo wart i można było na nim fajnie zarobić. Ja niestety nie mam wielkiego szczęścia w paczkach. No i to jest największy problem. Często cieszyły mnie bardziej te monety, które się dostawało, bo zdecydowanie więcej na nich zyskiwałem niż na tym, co było w paczkach. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o ten materiał, co miałem do powiedzenia. Na pewno w trybie Ultimate Team głównie będę skupiał się na Squad Battles, mniej na Division Rivals, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Jak będę tylko miał czas i będzie odpowiednia pora, to będę wam streamował moje rozgrywki w Squad Battles. A jeśli nie będzie dobrej pory, no to zagram i potem tylko nagram wam nagrody. Ale zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Najważniejsze są dla mnie trzy główne serie, a squad Battles to będzie tylko taki dodatek. Jutro na kanale pojawi się mój pierwszy skład. Więc zobaczycie, co tam ciekawego udało mi się skleić. Możecie obstawiać, z jakiej ligi zbudowałem swój pierwszy skład. A w tym materiale to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!